Annuncio vobis gaudium magnum. Abemus Papam. Definicje Soborowe, część trzecia. Katecheza świętego Jana Pawła II wygłoszona 23 marca 1988 roku. W naszych obecnych katechezach prowadzimy rozważania na temat definicji soborowych, poprzez które kształtowała się wiara kościoła. Jednym z decydujących momentów w tym procesie był sobór halcedoński, który w swojej uroczystej definicji stwierdził, że w Jezusie Chrystusie dwie natury boska i ludzka. Jednoczą się w jednym osobowym podmiocie, którym jest boska osoba słowa Syna. Ze względu na termin przejęło się mówić o zjednoczeniu hipostatycznym. Ta sama bowiem osoba, słowa Syna, jest przedwiecznie zrodzona z Ojca, co do swego bóstwa, w czasie zaś poczęta i zrodzona z Dziewicy Maryi, co do człowieczeństwa. Dogmat halcedoński potwierdza, Rozwija i wyjaśnia to, czego zawsze nauczał Kościół poprzez Sobory lub świadectwo ojców, na przykład ustami świętego Ireneusza, który mówi o jednym i zawsze tym samym Chrystusie. Trzeba przy tym zauważyć, że poprzez stwierdzenie, iż boska osoba, słowa, syna, stając się człowiekiem, weszła w świat ludzkich osób, Sobór uwydatnił w sposób szczególny ich godność oraz istniejące pomiędzy nimi relacje. Co więcej, zwrócił uwagę na rzeczywistość i godność człowieka jako jednostki, która jest bezspornym podmiotem bytu i życia, a więc obowiązków i praw. Czyż zatem nie jest to punkt wyjścia całych nowych dziejów myśli i życia? Dlatego wcielenie Syna Bożego jest podstawą, źródłem i pierwowzorem zarówno nowego, nadprzyrodzonego porządku bytowania dla wszystkich ludzi, którzy właśnie z tej tajemnicy czerpią łaskę uświęcającą, i zbawczą, jak i dla antropologii chrześcijańskiej, która rzutuje także na naturalną sferę myśli i życia, wywyższając człowieka jako osobę stojącą w centrum społeczeństwa i można powiedzieć całego świata. Sobór Halcedoński potwierdził dawniejszą naukę o dwóch naturach w Chrystusie, przeciwko szerzącej się wówczas doktrynie monofizyckiej: monofizys jedna natura. Ucząc o zjednoczeniu dwóch natur w jednej osobie, Chalcedon jeszcze pełni uwydatnił dwoistość tych natur w przytoczonym już uprzednio tekście definicji. Należy wyznawać jednego i tego samego Chrystusa, syna, pana jednorodzonego, w dwóch naturach, w sposób niezmieszany, niezmienny, niepodzielny, nieodłączny. Zjednoczenie natur nie zmieniło ich różnicy a podkreśliło i zabezpieczyło właściwości każdej z nich tak więc natura ludzka żadną miarą nie została wchłonięta przez naturę boską dzięki swej boskiej naturze Chrystus jest współistotny Ojcu co do bóstwa dzięki naturze ludzkiej jest współistotny nam co do człowieczeństwa Jezus Chrystus jest więc prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem dwoistość natur nie narusza w żaden sposób jedności Chrystusa ponieważ jest ona doskonałą jednością osoby. Zwróćmy uwagę, że zgodnie z logiką dogmatu chrystologicznego, następstwem dwoistości natur w Chrystusie jest dwoistość działań i woli w jedności osoby. Ta prawda stała się przedmiotem definicji na Trzecim Soborze w Konstantynopolu, szósty powszechny, w roku 681, a przedtem na Soborze Laterańskim w roku 649 przeciwko błędom monoteletów, którzy przyjmowali jedną wolę w Chrystusie. Sobór potępił herezję o istnieniu w Chrystusie jednej woli i jednego działania, która odbierała mu istotną część jego ludzkiej natury i w myśl nauczania pięciu świętych soborów powszechnych oraz świętych i czcigodnych ojców orzekał i wyznawał, że w Chrystusie znajdują się dwie naturalne wole i dwa działania. I to dwie naturalne wole nieprzeciwne sobie. Ludzka Jego natura, będąc poddana Jego boskiej i wszechmocnej woli, postępowała za nią chętnie, nie opierając się, czy też niechętnie ustępując, jak Chrystus sam stwierdza. Z nieba stąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który mnie posłał. Jest to nauka pierwszych soborów, która obok boskości Chrystusa Ukazują w pełnym świetle także Jego człowieczeństwo. Chrystus jest prawdziwym człowiekiem, posiadającym ludzką naturę, zdolnym do działania, obdarzonym ludzką wiedzą, ludzką wolą, ludzką świadomością, a także dzielącym ludzkie cierpienie, cierpliwość, posłuszeństwo, mękę i śmierć. Tylko taka kompletność ludzkiej natury pozwala zrozumieć i wyjaśnić słowa mówiące o posłuszeństwie Chrystusa aż do śmierci którego wyrazem szczególnym jest modlitwa w ogrójcu. Nie moja wola, lecz twoja niech się stanie. Równocześnie ta ludzka wola i ludzkie działanie należy do boskiej osoby syna. Właśnie w ogrójcu Jezus woła: Abba, ojcze. Jest w pełni świadomy swojej boskiej osoby. I daje temu wyraz choćby na przykład w zdaniu: Zanim Abraham stał się, ja jestem. A także w innych fragmentach Ewangelii, które przytaczaliśmy w katechezach poprzednich. Oczywiście, Chrystus jako prawdziwy człowiek posiada specyficznie ludzką świadomość, co stwierdzamy we wszystkich Ewangeliach. Równocześnie Jego ludzka świadomość jest świadomością Jego boskiego Ja, które pozwala Mu stwierdzić: Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Żaden tekst w całej Ewangelii nie wskazuje na to, aby Chrystus uważał się za osobę ludzką. Chociaż najchętniej mówił o sobie jako Synu Człowieczym, już to bogate w sens wyrażenie wydaje się wskazywać, poza swym znaczeniem biblijnym i mesjańskim na to, że ten, który je do siebie odnosi, przynależy w rzeczywistości swojego ja do innego porządku, nadrzędnego w stosunku do porządku zwykłych śmiertelników. W wyrażeniu tym rozbrzmiewa świadectwo własnej boskiej tożsamości. Warto w całym kontekście chrystologii Wielkich Soborów przytoczyć na końcu słowa z listu św. Leona Wielkiego, papieża do biskupa Flawiana w Konstantynopolu. Przychodzi więc syn Boży na ten mizerny świat, zrodzony według nowego porządku nowym narodzeniem, ten, który jest prawdziwym Bogiem, jest zarazem prawdziwym człowiekiem. Nie ma w tej jedności żadnego kłamstwa, gdyż mieści się w niej zarazem pokora człowieka. I wzniosłość bóstwa. Jak bowiem, miłosierdzie nie zmienia bóstwa, tak godność nie pochłania człowieczeństwa. Każda z tych postaci pełni to, co jest jej właściwe w jedności z drugą. Słowo spełnia to, co należy do słowa, a ciało to, co jest właściwe ciał. Słowo jaśnieje cudami, ciało podlega zniewagom. Jak słowo nie wycofuje się ze współdziału w ojcowskiej chwale, takie ciało nie opuszcza natury naszego rodzaju. Święty Leon odwołuje się następnie do wielu tekstów ewangelicznych, stanowiących podstawę jego doktryny, po czym kończy: Nie ta sama natura mówi, Ja i ojciec jedno jesteśmy, oraz, Ojciec większy jest niż ja. Chociaż bowiem w panu Jezusie Chrystusie istnieje jedna osoba Boga i człowieka, skądinąd pochodzi wspólna im zniewaga, a skądinąd wspólna chwała. Od nas pochodzi mniejsze od Ojca człowieczeństwo, z Ojca zaś równe Ojcu bóstwo. Ten tekst dogmatu chrystologicznego, choć wydaje się trudny, ukazuje i wyjaśnia tajemnicę verbum caro factum, zawartą w prologu janowym. Odczuwamy potrzebę, aby oddawać cześć tej tajemnicy wraz z tymi wielkimi ludźmi, którzy czcili ją studiując i rozważając na pożytek nasz i całego Kościoła. Ostatnie katechezy poświęcone są formułom, w jakich nauczanie Kościoła w ciągu wieków ujęło prawdę o Jezusie Chrystusie, prawdziwym Bogu i prawdziwym człowieku. Poświęciły tej sprawie swoją pracę kolejne sobory powszechne Nicea, Konstantynopol, Efes i Chalcedon. W pewnym sensie ten ostatni był syntezą, mianowicie ujął prawdę o dwoistości natur w Chrystusie, sprowadzając ją do jedności osoby. W Jezusie Chrystusie jedna boska osoba, boskie ja, słowa syna, w dwóch naturach, boskiej i ludzkiej. I to ma swoje konsekwencje, gdy chodzi o działanie Chrystusa, o jego wolę. Były bowiem takie tendencje i herezja, żeby sprowadzać Chrystusa do jednej tylko woli monoteletyzm, monofizytyzm. Nieco później Sobór III Konstantynopolitański, w VII już wieku. Sprzeciwił się tym błędom, które pozostają także w konflikcie z tym, co czytamy o Chrystusie w Ewangelii. W Chrystusie jest prawdziwe działanie Boże i wola Boża. Dzięki temu może On powiedzieć o sobie. Ja i Ojciec jedno jesteśmy, ale jest w Nim równocześnie prawdziwe działanie i wola ludzka. Może powiedzieć o sobie, że jest mniejszy od Ojca. A w Ogrójcu będzie się modlił nie jako ja chcę, ale jako Ty chcesz. A więc wola ludzka podporządkowana woli Bożej, nie przeciwstawiona, ale z nią głęboko zjednoczona. Taka jest prawda o Jezusie Chrystusie. Ta prawda, zawsze dla nas centralna, zawsze istotna dla naszej wiary i życia chrześcijańskiego, jest szczególnie ważna w perspektywie najbliższych dni, wielkiego tygodnia, Wielkanocy. Wypada nam bowiem patrzeć oczyma wiary. Oświeconej na tajemnicę paschalną, którą w tych dniach cały Kościół przeżywa. Niech prawda o Chrystusie, prawdziwym Bogu i prawdziwym człowieku, będzie równocześnie dla każdego człowieka potwierdzeniem Jego ludzkiej godności. To również się zawiera w definicjach dogmatycznych pierwszych wieków Kościoła. Ta prawda o godności człowieka niech rozświetla również dni nie tylko świąt Wielkanocnych, ale całego naszego życia. paternostar, piace in citta, chanci che ci trovi, tu, adveni a trionfo, tua adorar ti tu, si in cielo e in terra. Fa NOSTRUM nostro quotidiano da nuovi soggi, e divitte nuovi le vite nostre. Si nostro timido, le vittorie nostri. E se lo si induca in tentazione, se liberano lo